Wróżka Samborka będzie kolejną postacią, która ma promować nasze miasto, tym razem wśród najmłodszych. Postać, którą stworzyła tczewska plastyczka Wiesława Dolina Niżyńska, znalazła się m.in. na specjalnej kolorowance, która trafiła już w ręce pierwszych małych tczewian. Do popularnej maskotki Tczewa Skrzata Samborka dołączyła koleżanka Wróżka Samborka. Specjalnie na tegoroczne Mikołajki Urząd Miejski w Tczewie wydał książeczkę dla dzieci z Samborką, z Wróżką Samborką po Tczewie. Jest to kolorowanka i jednocześnie bajka opowiadająca o przygodach Wróżki Samborki, która odwiedza różne miejsca na terenie Tczewa. Są tam też krótkie informacje o najważniejszych miejscach w Tczewie. Gdzie będzie można nabyć tę publikację, jeśli ktoś chciałby swojej latorośli pokazać tę historię? Sporo tych książeczek zostało przekazanych najmłodszym mieszkańcom Tczewa podczas spotkania z Mikołajem 6 grudnia. Można je też nabyć w kasie Urzędu Miejskiego. Jedna taka książeczka kosztuje 4,16 zł. Do tej pory miasto promował sympatyczny skrzat – Samborek. Na zlecenie ratusza przygotowano nie tylko pluszową zabawkę, ale również bajkę, która przybliżała małym mieszkańcom miasta jego historię. Samborek powstał z okazji 750-lecia miasta.